Dobry wieczór, to znaczy temat naszej rozmowy chyba nie będzie dokładnie taki, jak to w tej chwili Dorota zapowiedziała. Rozmowa ta się wzięła stąd, że około świąt Wielkiej Nocy zadzwonił do mnie dziekan Plata z komunikatem, że wymyślili razem z panią dyrektor uchwał, żeby ten pokaz filmu tutaj się zapowiadający określić taką niewielką, wstępną rozmową o osobie, która według dosadnego, a nie cennego powiedzenia Jerzego Kenika była gwoździem, na którym cały ten wydział wisiał. To osoba jest w dodatku patronem tego instytutu i który, jako się rzekło, 25. rocznica śmierci się zbliża. Było to bardzo niedawno, myślałem coś. Pomyślałem, że optymalny skład, który mogę wymyślić na taką niewielką rozmowę, składa się po pierwsze z profesora Piotra Micnera, który był na pierwszym roku wiedzy o teatrze. Co mówię wszystko, ja wiem, że większość Państwa to wie, ale są także studenci dzisiejsi, którym muszę pewne rzeczy wyjaśnić, którym muszę robić przepisy. Ja się z Piotrem nie zetknąłem na studiach, to już te pierwsze roczniki powoli odchodziły w sferę mitologii. Piotr był postacią mityczną, szczególnie bo uchodził za takiego archetypicznego ucznia profesora Raszewskiego, pierwszego, można powiedzieć, platynowy wzorzec. Ja z kolei... Wspominamy. Ja z kolei, podobnie zresztą jak Dorota Buchwald, myśmy ten okres tak zwanej pierwszej wiedzy o teatrze zamykali. Myśmy byli siódmym z kolei rocznikiem i byliśmy rocznikiem ostatnim. To znaczy, myśmy zaczęli od tego strajku, który Piotr Cieplak wspominał. Potem był stan wojenny. Po stanie wojennym się okazało, że wydział z racji chyba oczywistych z filmu wynikających, że już go więcej nie będzie. I myśmy studiowali już na takiej zasadzie, że ostatni gasi światło w zasadzie i wszystko po nas zamiera. Były dwa lata przerwy, po czym wydział się znowu w trochę innym kształcie już. Na pierwszym roczniku tych studiów była osoba, o której pomyślałem, że zaproszę ją do dzisiejszej rozmowy, także i uczyniłem to i zaproszenie zostało przyjęte, to znaczy Jolanta Kowalska, która pod okiem profesora Raszewskiego napisała znakomitą pracę magisterską, pierwszą istniejącą biografię Kazimierza Jonosza Stępowskiego, którą potem wydała w Punktonach. Rok temu ja wydała inną książkę z kolei o życiu teatralnym Dolnego Śląska, o tych bardzo ciekawych zjawiskach, które tam się w ostatnim dziesięcioleciu zdarzyły. Jest wrocławianką. Niestety, mimo że najmłodsza z nas wszystkich jest osobą także o najsłabszym zdrowiu, myślę, że także pogoda w tej chwili sercu nie służy. Okazało się, że po prostu przyczyny zdrowotne nie pozwalają jej przyjechać z Wrocławia do Warszawy i bardzo tego żałuję. Także nie ma kolegium, jak wiadomo, troje czyni kolegium, zamiast tego są starsi panowie dwaj i jakoś będą to musieli osiągnąć. Przy okazji zresztą pomyślałem, to jest ciekawą rzeczą, że taki skład by trochę odzwierciedlał proporcje płci tej pierwszej wiedzy, bo to był szczególny wydział humanistyczny, nie wiem czy był taki inny, w którym była przewaga panów nad paniami liczebna. Na moim oku to było 5-3, ale generalnie tendencja była taka, że raczej właśnie wtedy było więcej mężczyzn, więc tak to było, ale się... Ja nie pamiętam jak to u nas było, była w każdym razie pewna... Podobno była taka zasada, że pierwsze roczniki były formowane według tradycyjnego wydziału ról w teatrach XIX-wiecznych, zwłaszcza wędrownych, to znaczy był ojciec, matka, pierwsza naiwna, mama, sługa i tak dalej. Powiem, że po latach obsady Wesena też by się już dało tutaj. Tak, to były te takie formuły Kieniga chyba. Sądzę, że to on je wymyślał, bo jeszcze była taka formuła, że po co są te studia, że to są studia dla kulturalnej pani domu na przykład. Studia, które uczą jak się zachować w towarzystwie. Też coś to było. Tak,
Tak, więc to były chyba komentarze Koeniga. I ja myślę, że w ogóle jak mówimy o, jeżeli mieliśmy mówić o profesorze i mówimy o nim, dlatego że to jednak on rzeczywiście, za przeproszeniem, stał za tym wszystkim. To jednak było najważniejsze. No i też myśmy to oczywiście widzieli i stąd te nasze, to nie tylko ten bunt kaniski, o którym Jurek Kanik mówił, ale przecież myśmy chodzili, takie delegacje chodziły do Raszewskiego, takie przyjdź do nas, nauczaj. Tak, on chyba od samego początku nie uczył i w dodatku Kenik was podpuścił tak, żebyście to wy wystąpili do niego, tak? Myślisz, że to była taka prowokacja? Nie wiem. Tak to chyba Jacek Sieradzki przedstawił. Ja nie wiem, bo mnie przy tym nie było, ale... No być może, no w każdym razie rzeczywiście takie było oczekiwanie. W zasadzie było to rozegrane jak dobry dramat. To znaczy czekamy na Godota, czekamy, a on jednak w końcu przychodzi. To znaczy wszyscy są w tej sali przed pierwszymi zajęciami, ostatnia sala na pierwszym piętrze i słychać kroki w korytarzu, wszyscy są już na sali, wchodzi profesor Raszewski i wszyscy wstają. No i to było rzeczywiście szczere, a wszyscy, to znaczy, że studenci, wykładowcy, no oprócz tych, bo to oczywiście o tym się mówi jako o takiej wyspie w tym systemie, ale tam, jak mówię, wszyscy wykładowcy, to pewnie bez dwóch albo trzech, by to byli jednak też tacy, były tam jakieś zajęcia z marksizmu, leninizmu, to nie ukrywajmy to. Także tak, już jesteśmy też... Ale też była dobra działająca metoda, żeby na każde zajęcie przychodziło innych dwoje studentów. To po miesiącu dawało skutki. Natomiast jeśli w zasadzie tak mówimy o tym i tak by mogło wynikać z tego filmu, że w zasadzie tak było, no, że uczyliśmy się wszystkie. No dobrze, no to zresztą wiecie Państwo. Historia sztuki, historia muzyki, historia i tak dalej. Natomiast później się zorientowałem, że czegoś tam nie było, czegoś ważnego. Mianowicie na przykład nigdy, według mnie, na żadnych zajęciach nie padło w ogóle słowo strukturalizm. O semiotykach tartuskich też nikt nie słyszał. I co to, na czym to, co to było? Znaczy, bo to jest to pewien problem. Otóż to był generalnie, były takie zajęcia jak doktryny teatralne, ale to było jakby bliżej praktyki. Natomiast nie dopuszczano, to ja rozumiem, jak już macie strasznie klasycznie. Nie, ja po prostu prowadzę ten przedmiot. Natomiast teorie kultury, dotyczące kultury i teoria w ogóle była w zasadzie, no, jeżeli nie w zasadzie nie wpuszczana, albo wpuszczana w sposób bardzo ograniczony. Myślę, znaczy oczywiście muszę tak myśleć, że było to absolutnie świadome. I bo zobaczmy, że profesor Raszewski stworzył swoją teorię widowisk bardzo późno. To znaczy, że trzeba że nie można, według mnie to było tak, takie było założenie, że nie można podchodzić do świata sztuki, do życia, do w ogóle, do wszystkiego z teorią w ręku. Że to jest coś, a tym bardziej, znaczy myślę, że szczególnie dla niego teoria w tym początkowym okresie kojarzyła się z ideologią. Że to są ideologią bądź i modą. A
od tego trzeba było jak najdalej, natomiast trzeba się było po prostu generalnie nastawić na poznawanie. I sobie tak jeszcze pomyślałem, że takim ważnym przesłaniem, jeśli tak sobie coś przypominam, takie najważniejsze punkty, najważniejsze takie węzłowe, to był moment, to było chyba tak, i tak najwyraźniej pamiętam, moment, kiedy nam kazał czytać dramaty Scriba. To było straszne. Więc oczywiście był bunt, był sprzeciw, był nuda straszna. I takie jego zdanie, które potem w różnych kontekstach się pojawiało. Uwaga, proszę Państwa, to też jest styl. I to jeżeli to jest styl, to za tym szło coś więcej. To nie było tylko, to nie dotyczyło estetyki. Styl to człowiek, styl to epoka, styl to świadomość tamtej epoki. A nie, żeby wczuć się we własną epokę, dobrze jest dotknąć nawet. Więc to myślę, że to jest kapitał. A poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Oczywiście tutaj też była mowa o tym, że huczało jak w ulu na tym wydziale. Protesty, bibuła, no to wszystko co jak wiadomo doprowadziło do tej awantury z Łomnickim, kiedy Łomnicki wezwał i powiedział, że za karę zabroni iść nam na pochód pierwszomajowy. Ale jeśli można, wszystko można. Wszystko można. Otóż to nie było takie proste, że znaczy była akceptacja jakaś tego ula. Ale rozmowy na ten temat z profesorem były bardzo trudne. To znaczy on generalnie był przeciwko konspiracji, spiskowaniu i profesor Korzeniewski uważali, że to się wszystko może bardzo źle skończyć, że nas wszystkich wpakują w wagony i wywiozą na Sybir. To oczywiście w tej chwili przyznałem, ale coś w tym było. Natomiast i to była strategia profesora, której no, ja nie stosuję, ale może to jest w jakimś takim rezerwuarze zachowań. Przychodzi student napalony jak ideologicznie i profesor wysłuchuje, a potem mówi: wie pan, bardzo ciekawe były te guziki w czasach księstwa warszawskiego. Lampasy wtedy, nie jestem pewien, wie pan, trzeba było to sprawdzić. Ale panie profesor, tak, no wie pan co, czy czytał pan Etienne Hoffmana, Kota Mruczysława, Poglądy na życie? No i takie były, tak wyglądały te zderzenia, które zderzeniami nigdy nie były. Czego to uczyło? To też uczyło czegoś, że po prostu jesteśmy różni. Że to po prostu, że są te przepaści pokoleniowe, które muszą być. I myślę, że to też było wkalkulowane w tę rozmowę. No, natomiast oczywiście też jak się czyta diariusz profesora, to też się człowiek nie ze wszystkim zgadza, albo mówi, dlaczegośmy o tym nie rozmawiali? No przecież mogli, przecież to, nie, on tu nie ma racji, ale wchodzi w taki dość żywy dialog, a niektóre jego teksty to czyta się ze zdumieniem i z
takim, ja bym powiedział, głębokim zainteresowaniem. Ja tu mam takie dwa cytaty, które chciałem Państwu przytoczyć. 56 rok. Międzynarodowy teatr, międzynarodowe stowarzyszenia teatralne, międzynarodowe wystawy. Obawiam się, że wszystko to w mgnieniu oka może się zmienić na jeden wielki międzynarodowy egzamin konkursowy, uprawniający do uczestnictwa w przyszłej uniwersalistycznej kulturze świata. Boję się też, że bez szczegółowej metryki urodzenia nie będzie można do niego przystąpić. To jest 56 rok. A w 66, 10 lat później, mówił, nie ma powodu naśladować postępowania Europy, co właśnie Polacy najczęściej czynią, ale biada temu, kto przeoczy jej genialny wzorzec. Więc myślę, że to są takie ważne rzeczy, które, jakby powiedzieć, gdyby takie hasło tego aktualność Czechaszewskiego, że możemy tam znaleźć rzeczy absolutnie dla siebie pisane tak, jakby dziś. Właśnie myślę, że może będzie się nad tym warto jeszcze chwileczkę zatrzymać. Tymczasem chciałbym Państwu pewną atrakcję, którą ja dzisiaj przygotowałem, przedstawić. Najpierw parę słów o tym, skąd się wzięła. Właśnie dokładnie 25 lat temu odbyliśmy z profesorem taką serię rozmów, która się wzięła z niezgody. To znaczy było spotkanie pomocyjne u nas w Akademii jeszcze wówczas w WST dotyczące teatru w świecie widowisk. Ja tam się wyraziłem wątpliwości co do sposobu opisywania i rozumienia przez profesora fenomenu postaci teatralnej, skądinąd kluczowego dla niego. No właśnie, powiedziałem, że trudno mi się z tym zgodzić w odpowiedzi. Na to profesor zaproponował, żebyśmy nagali serię rozmów na ten temat. Następnie ją opublikowaliśmy w Dialogu. Udało nam się spotkać trzy razy, powstało 5,5 godziny nagania. Ostatnie spotkanie było 4 maja 1992 roku, potem spotkań już nie było, ponieważ profesor poczuł się źle, w sierpniu zmarł. Ja nie czułem się powołany do tego, żeby to jakkolwiek publikować bez autoryzacji, więc w numerze Dialogu wspomnienionym potem w następnym marcu, gdzie także była dyskusja, w której brał udział, napisałem takie sprawozdanie z tych rozmów. Teraz pomyślałem, że po ćwierć wieku można by kawałki tego puścić, uzyskawszy zresztą zgodę Magdy Jaszewskiej na to. Wybrałem 15 minut w trzech częściach. Myślę, że może dobrze byłoby w tym momencie profesora usłyszeć w towarzystwie licznych samochodów przejeżdżających ulicą Długą, bo to było w jego pokoju. Wiosna była trochę cieplejsza niż ta, co rozmawialiśmy przy otwartym oknie. Czy mogę prosić o pierwszy numer? Na początek. Czy pamiętam, że ten teatr, jaki dziś jest, uformował się w Europie w zasadzie w 18 wieku. Znaczy on powstawał oczywiście o wiele wcześniej, od połowy XVI wieku. Teatr zawodowy, grający stale, formował się w Europie od XVI wieku. W pewnych wypadkach już uformowany w XVII wieku, także jako teatr grający w języku narodowym. Taki jest już od dawna. Wtedy w Anglii, Francji, Hiszpanii. Niekoniecznie taki we Włoszech i w Niemczech, gdzie zespoły wędrują, gdzie bardzo długo trwa proces, który ja nazywam stabilizacją. Oni przekonano ten nowożytny teatr europejski w naturalny sposób dąży do stabilizacji, ale jest to często proces długi. Wreszcie doszło do tego, że zwyciężyła koncepcja teatru ustabilizowanego,
i w tempie błyskawicy rozpowszechnia się na cały kontynent. I to od Atlantyku, bo Rosja ogarnia. I Rosjanie okazują się narodem Krakomanu. Tyle rzeczy różni się potem w Rosji, po dzień dzisiejszy od reszty cywilizacji europejskiej, tak, ale teraz w Petersburgu będzie dokładnie taki sam jak w Madrycie, w Paryżu, w Londynie, w Dreźnie. Tyle rzeczy co lepsze. Więc nie jest żadną dowolnością, nie jest żadną samowolną, gdy przepatrujemy te. Znaczy, to co się działo w teatrze europejskim w 18, 19, 20 wieku, to jest pewna całość. Bardzo pouczająca przez to, że przepływa przez te stulecia kilka różnych prądów bez zerwania ciągłości. Co stwierdzamy? Jedną rzecz kapitalną, której dotychczas w naszej rozmowie w ogóle nie tknąłem, to zupełnie nie ma w mojej książce, a która wydaje mi się niesłychanie ważna. Jest to rzecz przyjmowana w pierwszej chwili jako oczywistość. A jest godna zastanowienia. Mianowicie ten teatr, który powstał w Europie jako panujący na samym kontynencie, nigdy nie zadowolił się graniem sztuk współczesnych i tylko. Komu, no, a bardzo przepraszam, można sobie doskonale wyobrazić teatr, który żyje tylko i wyłącznie sztukami współczesnymi. Znaczy scenariuszami pisanymi specjalnie dla niego, roztrząsającymi kwestie chwili bieżącej. I nawet więcej, można sobie wyobrazić doskonale teatr, który gra scenariusze jednorazowego użytku. Pozwolę sobie przypomnieć, że tak rzecz wygląda u świtu europejskiego teatru, tak rzecz wygląda w Grecji. Ten genialny naród wymyślił teatr, wymyślił właściwie wszystko w teatrze, ale nie dość przypominać, że trójka wielkich tragików pisze w swoim przeświadczeniu scenariusze jednorazowego użytku. Są to scenariusze, oni dopiszą do grania, do jednorazowego użytku. Żeby powtórzyć jakąś sztukę, trzeba było uchwały władz Ateńskich. I był to sposób szczególnego wyróżnienia. A więc dla nich było rzeczą oczywistą, dla nich oczywista była odwrotność sytuacji obecnej. Tylko sztuka napisana dziś do jednorazowego wykonania. Ta sytuacja zmienia się potem bardzo powoli. Wzory dzisiejsze powstają w Rzymie cesarskim, o ile ja się nie mylę. Jeśli się mylę, chętnie przyjmę sprostowanie. Wydaje mi się, że niewiele z tego wynika, ponieważ to, co mamy dzisiaj, jest w gruncie rzeczy tworem Europy nowożytnej. Ten teatr, który jest ściśle zawodowy, mówię oczywiście o panującym teatrze. Gra codziennie, dla wszystkich. W języku swojego kraju, jest wynalazkiem Europy nowożytnej i ten teatr nie zadowala się repertuarem współczesnym w żadnym swoim kresie. Co jest o tyle ważne, że w naturze oświecenia
bez względu na to, czy będzie to oznaczało epokę czy prąd, będzie kult współczesności, otwartej na przyszłość i całkowite zadowolenie się tą współczesnością. Oświecenie jest na stronie wzgardliwie do przeszłości, ponieważ jest dumne z postępów, które głosi, które realizuje. Przeszłość jest dzika pod tym oczach oświecenia. Tak jest w życiu, tak jest w przeszłości. No tak, słabo to brzmi dźwiękowo, ale myślę, że było rozpoznawalne, co profesor mówi. A mówi rzeczy przecież bardzo syntetyczne, jak myślę, ukazujące rozległość jego spojrzenia, po pierwsze. Po drugie, to jak pewne podstawowe myśli dotyczące funkcjonowania teatru wywodzisz ze znajomości dziejów tego teatru. I po trzecie, to jak odnosi się w sposób beznamiętny i w ogóle unikający jakichś wyborów, tylko zauważający zjawiska, a zwłaszcza zauważający dylematy, odnosi się do dylematów, które bywają często osiami bardzo zajadłych sporów, prawda? Kwestia tak zwanego przepisywania klasyki na przykład. Czy też. On zauważa pewne epoki, pewne tendencje, nie osądza tego, tylko obserwuje. Wszystko stara się jednakowo oświecić. Chyba także on takiego spojrzenia uczył, prawda? To znaczy może w tym, co wspominałeś, czyli tym nagłym odwołaniu do Hoffmana, którego skądinąd, jak wiemy, uwielbiał i chętnie do niego nawiązywał przy poruszaniu takich rzeczy, była właśnie próba pokazania jakiejś szerszej perspektywy człowieka, który też zresztą żył w niebywale burzliwych czasach, bo przecież Hoffman miał życie wyjątkowo i no i właśnie, ale taki punkt odniesienia daleki no, pozwala złapać taką perspektywę bardziej, nie wiem, astronomiczną na to, co się teraz dzieje. Tak, ja myślę, że to jest jeszcze jedna kwestia. To znaczy, kiedy przypominamy sobie rozmowy z nim, kiedy go czytamy, nie wiem jak ty, ale skłonni jesteśmy nie traktować tego wyłącznie jako wypowiedzi o teatrze i o historii teatru. I tutaj musimy być bardzo ostrożni, dlatego że no i jak wiadomo, teatr w sieci widowisk wyznacza pewne granice, z którymi oczywiście czas już polemizuje i ciekawe, jakby to dzisiaj wyglądało. Ale jednak jest tak, że mimo woli, czy właśnie podświadomie, myślimy o tym, że on mówi do nas coś więcej. Że to jest jednak że to nie tylko o teatr chodzi. I to jest chyba ważne. Myślę, że to też chodzi o to między innymi, co Henik na końcu mówił, o to, że właśnie o pewną przyzwoitość, o pewne zachowania w życiu publicznym. No więc właśnie, tutaj myślę, jest kolejna rzecz, ponieważ często i nawet powiela się taki obraz profesora, który z racji bardzo uporządkowanego sposobu bycia, swojej staranności, pewnej hierarchiczności wypowiedzi, a bardzo często jawił się jako postać jakby manuowa, którego słowa przyjmowane są ex cathedra. Ale był tu chyba pewien taki paradoks, że te słowa były bardziej przyjmowane niż wypowiadane ex cathedra jednakowo. To znaczy profesor rzeczywiście był człowiekiem, mam wrażenie, pełnym wątpliwości wobec tego, co sam mówi, nawet pielęgnującym te wątpliwości, pielęgnującym opory, szukającym czegoś, bardzo dbałem o ten
bo ten szacunek wobec rzeczywistości, to znaczy, żeby czegoś z niej nie wyłonić, żeby jakimś pochopnym sądem nie odciąć jakiejś możliwości, nawet tę swoją konstrukcję teatru w świecie widowni zbudował bardzo ostrożnie i był naprawdę bardzo jej niepewny. Zresztą dany w tę książkę, znaczy on szczerze, jak mówię, jak myślę, zawsze mówił, że się waha, czy publikować jej trzecią część, bo ona może być źle przyjęta, a być może coś on nie dość delikatnie powiedział. Przepraszam teraz, ale może bym poprosił od razu numer drugi, bo tam dotyka tej kwestii, zresztą kwestii, o której przedtem też mówiłeś, czyli stosunku nowości rzeczywistości do refleksji. Poproszę może, dobrze, numer dwa. On jest krótszy. Tu uderzyć kurator naszej rozmowy chciałem przedstawić jako niezmiernej wagi dla mnie. Jest to kwestia wzajemnego stosunku pomiędzy historią a teorią teatru. Uważam, że postęp badań wymaga coraz dokładniejszego określania związków, jakie powinny zachodzić pomiędzy historią a teorią teatru. Nie poradzą sobie jedna bez drugiej. Jest to również moje najgłębsze przekonanie. Nie poradzi sobie historia. Na posiedzeniu towarzystwa podałem najpierwszy przykład trudności, z którymi historia sama sobie nie poradzi, a które muszą być rozwiązane, żeby historia mogła być uprawiana. To jest sprawa odpowiedzi na pytanie, czy te zjawiska, które nazywamy teatrem, patrząc na czas od Grecji klasycznej po dziś dzień, są rzeczywiście tym samym zjawiskiem. Bo nazywane były rozmaicie i pojmowane były rozmaicie. To my, ryzykując bardzo dużo, decydujemy się uznać tym wszystkim historię jednego zjawiska. Jestem za tym, ale kryteria, które ja sam stosuję, są natury teoretyczne, nie historyczne. Bo ja po to sobie zbudowałem to zaplecze w postaci ogólnej teorii widowisk, żeby móc odpowiedzieć twierdząco na pytanie, czy to jest przez cały czas to samo. Tak. Bo mieści się w trzeciej grupie widowisk, jeśli ktoś się zgodzi na tę zasadę rozróżnienia, typ przedstawienia z udziałem postaci teatralnej. No tak, to znaczy tutaj jakby troszkę też znaczy, że profesor gotów był podciąć gałąź, na której siedzi. Właśnie on ją nieustannie podcinał. Ja mam wrażenie, że on nie tyle był gotów, ile on ją nieustannie podcinał. Po to, żeby spróbować, czy da radę wejść na to drzewo na nowo, prawda? A ta gałąź jakoś odrastała. No coś takiego było. A może ktoś robić na coś? My to tak... Jeśli nikogo nie będzie, to mam jeszcze trzeci fragment, on jest trochę inny, ale to chowam bliżej końca. Jest trzeci odcinek? Jest trzeci odcinek, tak, no to starałem się to... zachować. No to dobrze, to poproszę numer trzy. Będzie rzecz zarazem cudowna i straszna. Cudowna i
teatrze jest to, że znałam wyłącznie czas teraźniejszy i choćby chodziło o sztukę historyczną, to się odbywa teraz. Jest z nami, jest wśród nas i straszna, bo to musi przemknąć. To ujęcie jest, jak powiedziałem, nieodwołalne, to musi przemknąć. Wtedy znowu jedyna gwarancja trwałości w scenariuszu, ale póki scenariusz istnieje, póki się nie zatracił, co się już zdarzało w historii. Więc póki do tego nie dochodzi, jest możliwość ożywiania przez kolejne ujęcia. Mogło to być i moja myśl nie od wczoraj dookoła tego krążę, od dzisiaj, przepraszam, dookoła tego krążę. Mogłoby to być traktowane na niekorzyść teatru. Można mu zarzucać, że jest przez to sztuką gorsza, skoro tożsamość w postaci jest mniejsza, dalsza niż sztuka, które znają postać. Ale coś bym chciał tutaj powiedzieć. To może nawet kogo ją oburzy. Chciałam powiedzieć, że o Achillesie, o Hektorze, o Parysie, o Priamie ludzie wykształceni wiedzą. Ale kto naprawdę czyta Iliadę i Odyseję? Myślę, że już bardzo nieliczni. Podczas gdy Hamlet jest na ogół ludziom wykształconym znany z osobistego kontaktu. Człowiek wykształcony ma szansę zobaczenia choć raz Hamleta w teatrze. A wielu jest takich, którzy widzieli Hamleta w różnych miejscach. Czy nie jest to właśnie zysk, który teatr czerpie z tej swojej szczególnej organizacji twórczości? Kto czyta, proszę pana Dantego? Nie oszukujmy się. W tej chwili jednostki. Ludzie wiedzą, tak, kiwają głowami, wiedzą, że wypada kiwać głowami. Nawet i zacytują. A jak trafi na Snoba, to nawet po włosku zacytuje, czemu nie? Ale kto czyta cały poemat? A jednak Antygona i król Edyp są wśród nas. Ta myśl nie jest najważniejsza dla tematu naszej rozmowy. Ale może dobrze nie tracić z oczu tej kwestii, znaczy kwestii żywotności, jaką teatr wykazał. Żywotności, w której się tak całkiem identyczność postaci nie zatrąciła. Tutaj był taki też ironiczny, to jest profesor ironiczny, bo to też jest ważne. Częściowo dlatego to wybrałem, ponieważ i to wspomnienie o snobach, dla których profesor zawsze był gotów fuknąć w czasie rozmowy. Ja myślę, że też jeśli by się zadawało pytanie, czego profesor oduczał, to wśród różnych innych rzeczy zawsze dokładał starań, w każdym razie, żeby oduczyć snobizmu.
A trochę też no, jedno z moich ulubionych zdań z jego aptularza, że siedzę sobie i oddaję się mizantropii tak jak lubię. To tutaj jakoś przewija się w tym. Ja jeszcze tak, gdyby tak pod koniec rzucić taką, bo mówimy tutaj o nim, wspominam go, co jak gdyby dzisiaj profesor odnosiłby się do współczesnego teatru. I oczywiście, bo jak się czyta się dzienniki jego, no to widać, jak czasami bardzo ostro marudzi, bo to jest też z jego słownictwem, narzeka, marudzi. Ale w gruncie, jest według mnie taka fundamentalna kwestia jest w Bogusławskim. To znaczy, kiedy mamy problem sporu Teatru Narodowego z X-em. I to, bo jak profesor mówi, to publiczność rządzi. To publiczność rządzi, publiczność tworzy teatr. I to jest chyba, i stąd jego też to słowo, które tu dzisiaj padło, żywotność. Więc może by marudził, ale żywotność by zauważył. Zauważyła, tak. I poza tym jeszcze wraca tutaj rzeczywiście do tego, co jak widać bardzo go nurtowało, do tego, jak uchwycić w teatrze granicę między tym, co jest, a tym, co przemija, prawda? A co potem zostaje i się wznawia, między tą obecnością, a nieobecnością teatru. Właściwie to jest podstawa tej wypowiedzi, zresztą akurat też no osobliwe, przyznam się, proszę Państwa siedzących tam, że mieliśmy, ponieważ poniedziałki po południu my mamy seminarium, gdzie akurat czytamy w tej chwili nawiedzoną scenę Marvina Carlsona i to akurat nie ode mnie, tylko od studentów wyszło parę pytań, które z tą właśnie wypowiedzią dokładnie harmonizują. To znaczy jego też to gnębiło, prawda, te wszystkie rzeczy. No i ostatnia rzecz, to znaczy to pytanie, co Pan ma to na koniec, które tak zostaje, jakbym na dłuższy czas chyba. Ja tylko jeszcze takie postscriptum. Kwestia taka, Raszewski pozateatralny, to znaczy to właśnie, co czytał, do jakiej literatury się odwoływał, pozateatralnej. I to było takie znaczące, że kiedy dokładnie po skończeniu studiów, to było chyba jeszcze, czy to było przed wakacjami, czy nie wiem, odbył się dodatkowy wykład. Wykład tajny i nieogłoszony. To był wspaniały, rzeczywiście wspaniały wykład o Stępowskim. Nie wiem, czy on był zapisany, czy był na. Ja znalazłem dosyć takie obszerne swoje notatki, ale w każdym razie było to niesłychanie fascynujące. Jeszcze w dodatku to było właśnie w takiej aurze tego tajnego kompletu. No, także to myślę o tych pozateatralnych i myślę, że jeśli chodzi o pewne punkty styczne między Raszewskim i Stępowskim, to myślę, że to byłby dobry temat. No. To chyba tyle. Dziękuję.